Dzień dobry, ja nazywam się Dawid Bocheński i witam Państwa w otwartej galerii za szybą filii Dom Miejskiego Domu Kultury Koszutka w Katowicach. Zapraszam Państwa tym razem na wystawę, która nie łączy się w żaden sposób tematycznie, natomiast łączy się z techniką wykonania. Techniką wykonania, która jest dosyć nietypowa i bardzo rzadka w dzisiejszych czasach. Nazywa się repujado. Jest to wyciskanie w folii. Przeczytam teraz Państwu kilka słów od pomysłodawcy tejże wystawy i pomysłodawcy wykonywania tej techniki w Częstochowie, gdzie od kilku lat prowadzi tego typu warsztaty. Repujado, repujar, obrazy z folii. Taki jest w ogóle temat tej wystawy. Rękodzieło to prawdopodobnie najstarsza sztuka stworzona przez człowieka. Tak więc od epoki brązu, 400-1200 lat przed naszą erą, kiedy na Bliskim Wschodzie odkryto technikę stopowania miedzi i cyny, wtedy powstały pierwsze ozdoby z metalu. W przestrzeni wieków różne kultury na całym świecie, takie jak Majowie, Aztekowie, Egipcjanie i Celtowie, a później Grecy i Rzymianie, tworzyły i rozwijały się różne techniki i metody obróbki metali, takich jak brąz, srebro, złoto, miedź. Technika wytłaczania metalu sięga czasów celtyckich. Handel i owoce wiekowej wiedzy i doświadczenia wraz z odkryciem nowych materiałów sprawia, że wykonują pracę i łącząc stare techniki metody obróbki metali z nowymi narzędziami i materiałami, wszystko po to, aby utrwalić szlachetną sztukę wytłaczania metalu. Tłoczenie zaczęło nabierać rozpędu, ponieważ w tym czasie ikony zostały udostępnione parafianom do oddania im czci, ale wraz z dymem świec. Obrazy z czasem zaczęły pokrywać się plamami. Wtedy zaczęli je pokrywać szlachetnymi materiałami. I to były najczęściej metal bądź srebro. Nazwa tłoczenia wywodzi się od francuskiego słowa repoussard, które oznacza wypychanie lub jako słowo łacińskie rzeźbienie figur lub reliefowych ornamentów z metalu lub w skórze. Ta technika była używana od wieków, ale potem została zapomniana. Później w XX wieku, od lat 20. i 30. zaczęto tłoczyć w Europie, głównie we Francji. Rozpoczął się cały przemysł, ale już nie robili ikon, tylko to, co nazywa się przedmiotami użytkowymi. Lampy, wazony, pudełka, ramki itd. Samo tłoczenie jest techniką bardzo prostą, wcale nie skomplikowaną, jednak prawdziwe dzieło artystyczne można uzyskać tylko w spokoju, starannie je wykonując. Ja tą techniką zacząłem bawić się 50 lat temu, ale potem była długa przerwa. Do sztuki tej wróciłem na emeryturze. Kolega namówił mnie do poprowadzenia warsztatów w Kłobucku pod Częstochową, gdzie przekazałem posiadaną wiedzę i zrobiłem własnoręcznie proste narzędzia dla uczestników. Efekty warsztatów można oglądać na tej wystawie. Warsztaty pomogła poprowadzić mi córka Dagmara Knysa. Warsztaty prowadziłem także w Częstochowie z ikonopisarkami. Tworzyliśmy ikony w tej technice. Prowadziłem także warsztaty z Fundacją Formy w szkołach dla niepełnosprawnej młodzieży. Z każdym, kto jest zainteresowany tworzeniem folii aluminiowej, mogę się spotkać i przekazać cząstkę wiedzy. Podpisano Andrzej Orlik, Częstochowa. Myślę, że po tym tekście niewiele mogę Państwu dodać, poza tym, że wystawa jest otwarta od 4 grudnia do końca roku i serdecznie na nią zapraszam w formie internetowej.